Jestem zmęczony. Muszę przyznać, że jestem zmęczony. Pierwsze 3 tygodnie podróży były bardzo intensywne, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. Cały czas, praktycznie cały czas byłem z kimś. Nie miałem praktycznie w ogóle chwili dla siebie. W ciągu tych 3 tygodni cały czas poznawałem ludzi, cały czas rozmawiałem. Czy to w Iranie, czy to w Pakistanie. I powiem szczerze, jestem tym faktem zmęczony. Jestem też zmęczony miastami. Byłem w... Lahore jest moim 4. dużym miastem w trakcie tej podróży. Był Teheran, był Meshed, był... co to było? Karachi i był... i teraz jest Lahore. I mam dość tłumów. I potrzebuję chwili świętego spokoju. Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj mój host postanowił mieć mnie w dupie. Puścił mnie w miasto samego. Imponujących rozmiarów flaga Pakistanu. Zielony kolor to kolor islamu. Biały kolor to kolor wolności. Taka jest symbolika tutejszej flagi. Dzisiaj jest 23 marca. Święto Narodowe w Pakistanie, Dzień Pakistanu tak zwany. Dzień, w którym w 1940 roku została ustanowiona tak zwana rezolucja w Lahore, czyli w mieście, w którym się znajduje. Mówiła ona o konieczności, po raz pierwszy w sumie wspomniano w niej o konieczności utworzenia odrębnego państwa dla muzułmanów z terytorium Indii Brytyjskich. To jest też moment, w którym Muhammad Ali Jinnah, czyli wielki przywódca, ojciec założyciel Pakistanu, zmienił swoją taktykę. Wcześniej uważał on, twierdził, że można zbudować jedno państwo Indie, w którym muzułmanie i w którym Hindusi mogą żyć w zgodzie. W tym momencie dokonał się obrót w jego polityce. I zaczął on głosić potrzebę właśnie ustanowienia oddzielnego państwa dla muzułmanów, ponieważ w jego teorii dwóch narodów, Hindusi i muzułmanie mieli więcej ich dzieliło niż łączyło, w związku z czym taka konieczność zaszła. Jakiś czas potem padło po raz pierwszy określenie Pakistan, które już wcześniej wytłumaczyłem, także ten dzień jest obchodzony dosyć hucznie w Pakistanie. Niestety, ja myślałem, że w Lahore będą główne uroczystości, no bo to tutaj właśnie ustanowiono rezolucję. Niestety, główne uroczystości odbywają się w Islamabadzie. Tam jest duża parada wojskowa, pokazy wojskowe i tak dalej. Prezydent, premier i wszyscy inni ważniacy chodzą sobie, znaczy chodzą, no są włożeni powiedzmy na tych paradach i można sobie ich poobserwować. Niestety, myślałem i z tego co mi ludzie mówili, myślałem, że to będzie tutaj. No trudno, nie zobaczę tego. Widziałem to tylko w telewizji. Dość imponujące, trzeba przyznać. No ale cóż, taka jest historia właśnie rezolucji. Dzisiaj jest przez to dzień wolny. To jest ustawowo dzień wolny w Pakistanie. Ludzie sobie świętują, odpoczywają, robią co chcą, ogólnie jednym słowem. I cieszą się z tego, że mają własne muzułmańskie państwo. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych Lahore, czyli meczet cesarski, meczet Beheshti, jakoś tak się nazywa, w tutejszym języku, pochodzący z XVII wieku, całkiem imponujący i przypominający trochę konstrukcyjnie Taj Mahal, którego jeszcze nie widziałem, no ale wiadomo, na fotach widział to każdy. Ciekawostka jest taka, że znajdują się tutaj relikwie proroka Mahometa, jego zielone spodnie i pantofelek są gdzieś wmurowane w wejście, aczkolwiek szukałem i nie znalazłem i nie za bardzo byli mi w stanie tutaj lokalsi to wskazać. No, trudno, przeżyję bez pantofelka Mahometa, aczkolwiek takie miejsce się tutaj znajduje. Pilnują strażnicy, to jest grobowiec jednego z bohaterów Pakistanu, wieszcza narodowego Alamy Iqbala.
Gościu był filozofem i poetą i jednym, z tego co mi wiadomo, pierwszym człowiekiem, który powiedział siema. Był z tego co mi wiadomo pierwszym człowiekiem, który jeszcze przed podpisaniem tej rezolucji w Lahore, o której mówiłem przed chwilą, wygłosił potrzebę utworzenia oddzielnego państwa islamskiego. To było w 1934 roku. On sam zmarł w 1938, więc rezolucji jak i niepodległości nie doczekał, aczkolwiek pamięta się o nim i cieszy się dużą popularnością w dalszym ciągu i dużą czcią. Ludzie jego grobowiec, w środku byłem przed chwilą, widziałem, ludzie jego grobowiec całują, modlą się do niego, także jest zdecydowanie ważną postacią w Pakistanie. To co przed wami to jest fort w Lahore. Ładne wejście, można go zwiedzać w środku, aczkolwiek zwiedzanie kosztuje. I jeszcze nigdy w życiu jak w Pakistanie, jak tutaj, nie widziałem takiej przebitki na bilecie dla turystów. Mianowicie bilet dla lokalsów kosztuje 20 rupii, czyli powiedzmy jakieś 10, no nie wiem, 80 groszy, coś takiego. Z kolei bilet dla turystów kosztuje 500 rupii. To jest nawet większa przebitka niż ta, którą widziałem w Iranie, gdzie średnio z 3, powiedzmy, tomanów robiło się 20 tomanów. Także dziękuję serdecznie, ale nie będę tam wchodził, szczególnie, że po wczorajszej Jumie muszę troszeczkę zacisnąć pasa. I tutaj dwa zdania wyjaśnienia. Pod koniec drogi do Lahore okradziono mnie, zwinięto mi $150. Dałem się jednak zrobić na prosty patent, więc nie winię Pakistańczyków, a siebie, bo to mogło zdarzyć się wszędzie. Niestety przepadł też film, który nagrałem zaraz po kradzieży. Nie mogę sobie pozwolić na wydanie 500 rupii na zwiedzanie portu. Zresztą, wszystkie porty są takie same. Jest jedna rzecz, o której będąc w Pakistanie, szczególnie w tak zatłoczonym miejscu jak to, trzeba powiedzieć. Trzeba mieć rozróżnienie. Otóż, w Pakistanie i ogólnie w krajach islamskich rzeczą normalną jest to, że można zobaczyć na przykład na ulicy dwóch mężczyzn, którzy sobie idą, trzymają się za ręce albo obejmują się za ramię i wcale nie jest powiedziane, że są oni orientacji przeciwnej niż ta naturalna, powiedzmy. U nich tego typu zachowanie, tak samo jak na przykład, nie wiem, cmokanie do siebie przez mężczyzn, nie jest wcale oznaką homoseksualizmu, tylko jest oznaką tego, że na przykład to są przyjaciele i przyjaciele trzymają się za ręce. Co ciekawe, więcej jest na ulicach mężczyzn, którzy się trzymają za ręce, niż mężczyzn z kobietami, w sensie par tradycyjnych, że tak powiem. Tego się aż tak na ulicach nie widzi. Kolejną rzeczą, która charakterystyczna, to jest to, że na przykład faceci się malują. Wielokrotnie już się spotkałem z tym, że jeden, drugi facet, nawet policjanci, mieli makijaż. Podkreślali sobie głównie oczy. Ja nie wiem, jak to się nazywa, ja nie znam się na makijażu, no ale robili sobie tutaj takie ciemniejsze. Oprócz tego farbują też włosy, głównie na czerwono. No może nie na Michała Wiśniewskiego, nie aż tak ordynarnie, aczkolwiek to widać. To jest taki ciemny bordo, powiedzmy. Robią sobie pasemka i tak dalej, i tak dalej. Także to jest śmieszne. No nie wiem, nie mi to oceniać. Słyszałem, że ogólnie homoseksualizm w Pakistanie jest dość powszechny. Słyszałem to m.in. od mojego hosta w Karachi, który mówił, że jak przyjmował gości, to dostawał różne propozycje. I też w jego miejscu pracy, gdzie pracuje dużo mężczyzn, od nich również dostawał propozycje niemoralne, powiedzmy. Także ciekawy wątek. Można się domyślać, z czego to się bierze. Ta chęć, powiedzmy, te ciągotki mężczyzn do mężczyzn. Moim zdaniem przez ograniczony dostęp, nazwijmy to, do kobiet. No cóż, nie mi to oceniać. Ale wydaje mi się, że tak jest. Tak czy siak, czuję się trochę dziwnie momentami. Jak sobie idę i właśnie widzę dwóch gości, co się trzymają za ręce. Albo, no nie wiem, zdarzyło się kilkakrotnie, że idzie jakiś gościu i do mnie cmoka do mnie. Ja mówię, ja pierdzielę, co tu się dzieje? No cóż, przyzwyczaiłem się już, zazwyczaj w takich sytuacjach po prostu odwracam wzrok i tyle, bo nic więcej zrobić nie mogę. No, to jest widok na ten meczet, w którym byłem przed chwilą. Tak, o, idę zwiedzać dalej. Swoją drogą muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie pierwszy raz w Pakistanie jestem w miejscu, które jest naprawdę czyste, zadbane i eleganckie. Trawniki są równo przystrzyżone, nie ma śmieci na ulicach, drzewka, ogólnie wszystko jest tyryryry, tak jak trzeba. Bardzo turystyczne jest to miejsce. Myślę, że niewiele takich miejsc jak to jest w Pakistanie. Wiem, że też Islamabad jest bardzo spokojnym i ułożonym i ładnym miastem, ale to jest stolica, więc to wiadomo.
Kryket, czyli narodowy sport Pakistanu. Nie za bardzo znam jego zasady, ale chłopaki, jak widać, się nie pieprzą w tańcu. Jest, jest. Chłopaki, jak widać, się... Jak widać, się nie pieprzą w tańcu i zagrają na środku ulicy. Hello. Hello, how are you? Good. Where you from? Good, thank you. Where you from? From Poland. Poland? In Europe, okay. Yes, yes. I'm from New York. From New York? Yeah. Really? Oh, yes. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Boys playing cricket, yeah? Yeah, the kids are off, so they're playing cricket. Yeah, yeah. Yeah. They have time. Yeah. But in the middle of the street. Yeah. It's no problem? No problem. It's a day off, you know, the shops and everything is closed. It's yeah. Holiday. Yeah, but still there is a lot of traffic on the street. During the week they don't play. Uh-huh. No, only on a Sunday. Okay. Or... Hello. Today they have day off. Jeden z graczy. Yeah, I know. It's a holiday. Yeah, Pakistan Day. Yeah, the best day. Yeah, I know. I want to make a short movie while they're playing. It's okay? Yeah, it's okay. You want something to drink? Huh? You want something to drink? No, thank you. I have a lot of water. Okay. It's okay. I am. Huh? From Poland. Poland. Yes. Artur. Yes. Kolejna baza zdobyta. Gwiazdą ludzi fantazją. Wszyscy chcą robić sobie ze mną zdjęcia. To mój nowy kolega, Sultan. Sultan, hello. Sultan pomoże mi wybadać temat nocy sufich tutaj. Czy one się tutaj odbywają, czy się nie odbywają. Jeszcze jedna foteczka. Sure. No, także... Okej. Znajduję się na dziedzińcu meczetu, który się nazywa Wazir Khan. Bardzo ładny. Inny niż wszystkie, które do tej pory widziałem, ze względu na to, że jest zupełnie, znajduje się zupełnie w środku zabudowań, w środku bardzo gęstych uliczek. Just let me say something. Znajduje się w samym środku gąszczu zabudowań, co czyni go dosyć ciekawym, ponieważ wszędzie dookoła właśnie widać budynki. Ciekawa jest też dosyć architektura i zdobienia. Tak jak się, ja się już zdążyłem do meczetu przyzwyczaić, bardzo się nawet zdążyłem do nich przyzwyczaić i mało które już mi imponują, to ten jest naprawdę spoko, ze względu na to, że jest stary, nie za bardzo odnowiony. Takie oto fajne dekoracje, minarety mi się bardzo podobają. Jeden, drugi, trzeci i czwarty pod słońce, więc go nie widać. Trafiłem właśnie akurat w środek modlitwy, więc sobie ją nagrałem, poczekałem chwilę i cóż. Meczet ma ponad 400 lat. W zeszłym roku go odnowili. And I was asking you, who are you talking to? Who am I talking to? Santa Claus. No, także... Także moja kamera nie za bardzo jest rozpoznawalna i nikt nie wie, o co chodzi. Siema. Zwariował. Sytuacja jest następująca. Mimo tego, że okradli mnie w Pakistanie, w dalszym ciągu uważam, że to jest najlepszy kraj na świecie. Dlaczego? Otóż dlatego. To jest mój kolega Sultan, którego już poznaliście. Już się znacie. I postanowił, że mi pomoże.
chwilę później, po tym jak go poznałem, jak sobie rozmawialiśmy, poznałem kolejnych kolegów. Tutaj jest kolega Sam. Sorry, I... You didn't introduce yourself. David and Omar. David i Omar, tak jak widać. Oni też przyszli i zaproponowali mi pomoc. Dzięki nim dowiedziałem się na przykład, że jutro w Lahore będzie można zobaczyć koncert Sufik, także zajebiście. A w momencie, w którym rozstałem się z nimi, zostałem z Sultanem, to w tym momencie poznałem jeszcze tego kolegę. What's your name, Anyways? Asif. And? Actually, difficult, you can call me Ali. Ali and Asif, okay. Więc w ciągu 5 minut poznałem trzy różne, że tak powiem, grupy osób, które chcą mi pomóc, chcą mnie podwieźć do konkretnego miejsca i praktycznie walczą o to, kto ma mnie podrzucić do miejsca, do którego jadę. Wybieram się w tym momencie na żarełko po prostu i walczą o to, kto mnie zabierze i walczą o to też, z kim jutro będę się widział, z kim jutro pójdę na koncert. Także to jest Pakistan w pełnej okazałości, po prostu. Hello to Poland. Hello. Welcome to Pakistan. Yeah. Tak to jest. Wynikła wczoraj taka średniawa sytuacja, że szwędając się po mieście, szwędając, zacząłem się czuć trochę źle, można by powiedzieć. Złapała mnie gorączka, złapał mnie ból mięśni, złapał mnie ból głowy i takie ogólne rozbicie, takie powiedzmy jak przy jakiejś grypie czy coś takiego. Więc postanowiłem przenieść się do hotelu, znalazłem sobie łóżko dzięki rekomendacji innego podróżnika. Znalazłem łóżko za 12 zł w centrum Lahore, więc przeniosłem się tam. Trochę się poprztykałem niestety z moim hostem, no ale coś takie życie, długa historia, nie ma co gadać. No i cóż, zostaję tu, muszę się trochę podreperować, zregenerować. Zobaczymy, jutro wymyślę plan na nadchodzące dni. W dalszym ciągu go nie wymyśliłem, wszystko zależy od tego, jak się będę czuł. Dzisiaj jest trochę lepiej, wieczorem na pewno idę, bo dowiedziałem się, że jest koncert muzyki sufickiej dzisiaj, więc jakkolwiek bym się nie czuł, to idę tam na pewno, ponieważ bardzo na to czekam. No ale zobaczymy, co będzie dalej, w zależności od mojego samopoczucia. Póki co leżę. I w sumie fajnie, odpoczywam. Jest masakra, kurwa. Nie poszedłem na koncert sufich, bo na godzinę przed tym, jak miałem wyjść, zmierzyłem temperaturę 38,3, a pół godziny potem 38,9. To jest jakiś kurwa dramat po prostu, wszystko mnie napierdala. Cóż, byłem w sklepie, kupiłem sobie, o tu, aspirynkę. Tutaj są zakupy z supermarketu. Kupiłem sobie mleko i miód. I nie mieli czosnku, więc cebulę i zrobię sobie z tego napar, który mam nadzieję, że do spółki ze spiryną i do spółki z ciepłym kocem, który tu na szczęście mam w noc, trochę mnie postawi na nogi, bo nie czuję mięśni, nie czuję głowy. Jedyne co czuję, to bezradność i wkurwienie. Ja jeszcze nigdy w życiu takiego kryzysu nie miałem w trakcie podróży, nigdy. Masakra. No cóż, będę musiał tu spędzić kilka dni. Mam nadzieję, że się skończy na tych objawach i że to nie jakaś żółta febra albo cholera wie co. Bo jeśli by tak było, to wtedy jest kwas. Ale jestem zaszczepiony na te wszystkie rzeczy, więc powinno być ok. No nie. Idę ogarniać życie, a potem spać. Czas leci szybko. Dzisiaj jest już 28 marca, środa. Ostatnie kilka dni można opisać tylko i wyłącznie jednym słowem. Niefart. Niefart ze względu na to, że mnie okradli, jak już wiadomo. Niefart ze względu na to, że też dzień później się dosyć mocno pochorowałem. Przez 3 dni nie puszczała mnie gorączka. Miałem 39 stopni gorączki. I czułem się jak... Oj, bardzo się czułem źle. Nie będę tutaj żadnych porównań uskuteczniał, ponieważ byłyby one jedynie wulgarne zdecydowanie. No ale cóż, dochodzę trochę do siebie i pozytywnym aspektem tego, że musiałem na trochę osiąść i się podreperować, jest to, że jestem w Pakistanie. To jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby się wykurować
bardzo dobre miejsce do tego, bardzo dobre miejsce do tego, żeby chorować, zdecydowanie, ponieważ łóżko w hotelu, jak już może mówiłem, a może nie mówiłem, kosztowało mnie 13 zł, w związku z czym za tydzień spędzony tutaj wydałem coś około 87-8 zł. Hello, a to jest szefo z hotelu. No, ja robię sobie jajecznicę i tak jak mówię, za tydzień tutaj spędzony zapłaciłem 87 albo 8 zł, jakoś tak, co nie jest wcale dużo. A oprócz tego, mimo tego, że usiadłem tutaj w tym hotelu i muszę jakby cały czas patrzeć na fundusze, mimo tego, że usiadłem w tym hotelu, wcale nie wydaję więcej niż powinienem. Otóż takie śniadanie jak to, gdzie robię sobie jajecznicę, gdzie mam taki oto chlebek i tutaj już czeka na mnie jogurcik, pomarańcza i banan, zapłaciłem jakieś 4 zł powiedzmy. Takich posiłków zjem sobie 3 dziennie i to w zupełności wystarcza. Oprócz tego owoce są tutaj tanie jak barszcz, także wcinam pomarańcze, wcinam banany i dziennie wydaję no może około, nie wiem, 25 pod 28 zł. Raczej nie przekraczam 30 zł. Także jeśli chorować, to tylko w Pakistanie. Tyle. W trakcie pobytu tutaj załatwiłem też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie przedłużyłem sobie wizę pakistańską. Znaczy przedłużam, w dalszym ciągu to jest rozpatrywane, ale zostanie na pewno rozpatrzone pozytywnie. Bardzo mile się zaskoczyłem, kiedy poszedłem do biura paszportowego 2 dni temu i złożyłem aplikację o przedłużenie wizy o miesiąc. Poszedłem do bossa, powiedzmy, do urzędnika i on się mnie pyta, dlaczego ja chcę przedłużyć wizę o miesiąc. Więc pomyślałem, jako że biorąc pod uwagę fakt, że Pakistan węszy cały czas, węszy policja, węszą służby, no to mówię, to pomyślałem, że pyta, dlaczego tak długo chcę zostać. No to mu mówię, że tam tutaj mam znajomych i tak dalej, że nie, ja to pewnie aż cały miesiąc nie zostanę, ale trzeba aplikować o miesięczną wizę i tak dalej, bo mówi, nie, dlaczego tak krótko, dlaczego tylko miesiąc? Przecież możesz aplikować o przedłużenie na 6 miesięcy za darmo. Zrobiłem takie oczy, mówię, serio? Serio. No to spoko. Zostawiłem zakreślony już tylko ten miesiąc, ale powiedział, że najprawdopodobniej dostanę wizę na 6 miesięcy jeszcze, także w porządku. A dlaczego przedłużam? Otóż w piątek, kiedy tylko wizę odbiorę z biura paszportowego, ruszam w drogę na północ, omijam Islamabad, stolicę, mam dosyć serdecznie, dosyć miast już, nie chcę spędzić w żadnym mieście ani minuty dłużej i jadę prosto w góry. Ostatnio zrobiłem sobie wstępny plan na miejsca, które w górach chcę zobaczyć. Nie wiem, czy wszystkie trasy trekkingowe będą dostępne i w ogóle, ponieważ jest jeszcze koniec marca, początek kwietnia, w górach leży jeszcze śnieg. Swoją drogą do tego też się muszę porządnie przygotować. Ale słyszałem, że na szlaku, na drodze, na autostradzie Karakoram są second handy, gdzie można sobie kupić ciepłe ciuchy, także spoko. No i cóż, piątek rano, odbieram wizę i jadę w góry i zaczynam kolejną część podróży, nosi mnie już strasznie. Siedzę w tym hotelu od 5 dni, czekają mnie jeszcze 2 dni. Jestem już zdrowy, mam tylko jakiś katar, zatoki mnie trochę bolą, ale to już mnie nie przeszkadza i szczerze mówiąc mam to gdzieś, ponieważ chcę już jechać. Jestem już pełen dobrej, pozytywnej energii, jestem pełen siły zregenerowanej i no nie mogę się doczekać. Ale jeszcze w czwartek, jutro czeka mnie jeszcze jedna super rzecz. No ale o tym już jutro może. Dziś wreszcie, w czwartek 29 marca, mam nadzieję, że uda mi się spełnić założenie, dla którego przyjechałem tak właściwie do Lahore. A mianowicie wybieram się na koncert muzyki kawali. Koncert, który w sumie jest tutaj modlitwą, można by powiedzieć. Muzyka kawali to jest muzyka sufizmu. Najbardziej charakterystyczna jakby dla sufitów. Kurczę, skończyła się ulica, nie wiem gdzie ja jestem. Idę na koncert właśnie muzyki, która jednocześnie jest jakby modlitwą. Muzyka kawali charakterystyczna dla religii sufickiej.
Mam nadzieję, że uda mi się tutaj wejść. Koncert odbywa się w meczecie, który się nazywa Data Darbar. Kilka lat temu wysadził się tutaj w powietrze zamachowiec samobójca, w związku z czym teraz meczet jest dość mocno strzeżony. Na wejściach jest policja. Są stanowiska strzelnicze z worków z piaskiem, są zasieki na murach, także wygląda to wszystko dosyć, powiedzmy, nieprzyjemnie, niekolorowo. Mam nadzieję, że mnie to wpuszczą. Zaczyna się to za godzinę. No i cóż, zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, bo to jest główny cel, dla którego przyjechałem do tego miasta. Siedzę w tym mieście od tygodnia i mam nadzieję, że to będzie moim ukoronowaniem całego tego pobytu tutaj. No zobaczymy. Udało mi się wycwanić i wnieść do środka kamerę. Koncert się już skończył. Trwał 3 godziny prawie. Jak mogę opisać swoje wrażenia? Mieszane. Z jednej strony ciekawe doświadczenie. To, co widzieliście, to ogólnie nie jest koncert, to nie jest muzyka dla rozrywki. To jest modlitwa, w której jest zawarte bardzo dużo emocji, z tego, co zauważyłem, z tego, co było widać na twarzach ludzi, na przykład, którzy się tam znajdowali. Zauważyłem nawet kilka osób, które płakało, które bardzo intensywnie przeżywało tą muzykę, tą lirykę bardziej wykonywaną w towarzystwie bębnów i instrumentów przypominającego akordeon, którego nazwy nie znam. Kilka osób faktycznie może weszło w swego rodzaju trans, na przykład tamten gościu, który się kręcił w kółko jak derwisz. Siema. Który się kręcił w kółko jak derwisz. No i faktycznie on tak przez dobrych 20 minut trwał w tym swoim kręceniu się z zamkniętymi oczami. Bardzo dobrze zachowywał równowagę. Być może on wszedł na jakiś wyższy poziom wtajemniczenia Bożego. Ja nie wszedłem. Po jakimś czasie już zaczęło się to robić wszystko takie samo, powiedzmy. Są w tym emocje. Na pewno w głosie tych wykonawców kawali są emocje. Jednakże ja jestem bardzo, jeśli chodzi o muzykę, wybredny i ja wymagam melodyjności. Często w tej muzyce melodyjności brakowało, stąd też właśnie moje uczucia są mieszane, bo nie byłem w stanie jakby wejść w to, poczuć tego tak głęboko, jakbym chciał, jak myślałem, że poczuję. Ten co zdziwiony, nie wiem, o co chodzi. No, w ogóle to niepełnosprawni nie mają tu łatwego życia. Taki krok trzeba zrobić, żeby przejść. I w ogóle na całym Bliskim Wschodzie tak jest, ale mniejsza. Wracając do kawali. Fajnie, że byłem. Nie wiem, czy poszedłbym drugi raz. Chciałbym pójść. Wiem, że jeszcze niedawno odbywały się noce sufik tutaj, w trakcie których nie tylko tańczono, nie tylko walono w te bębny, to znaczy nie tylko śpiewano, nie tylko walono w bębny, ale również właśnie tańczono, z tym, że zostały one zdelegalizowane z tej racji, że ludzie, którzy tam się udawali, często robili to w celach transu nie Bożego, a transu narkotycznego. Jarali haszysz na potęgę, więc władze Lahore postanowiły zabronić już tych nocy. Być może odbywają się gdzieś, nie wiem, nielegalnie, podziemnie, na pewno się odbywają, no ale ja nie mam niestety takich dojść, a te legalne, które były przez lata w jednym miejscu, to już ich nie ma niestety.
Jeśli się tam pójdzie dzisiaj o godzinie 9, to się zostanie zamknięte drzwi. Szkoda! Poszedłbym i może tam bardziej bym się trochę wkręcił. Tak czy siak, doświadczenie fajne i mogę jechać dalej. Spełniłem swoje założenie i to jest najważniejsze.